Przed. Tak. Już na Babilonie. Wtedy na wstecznych biegach żeśmy wycofali do tyłu, tam do tego przejścia, gdzieśmy byli. Obrócili, my jedziemy pierwsi, Michałowice za nami. I w tym lasku na wysokości tam takiego jeziora dużego. To tak, po lewej stronie, tak? Juningrab to się nazywa, tak, czy coś takiego. Woda przeciekała już przez ulicę. I ja jeszcze tak stałem w kabinie, do kierowcy mówię, żeby kręcił w lewo, bo nas znosi. I wtedy dostaliśmy takie potężne uderzenie w samochód. Samochód zmyło, przewrócił się na bok i zawiesił się na drzewie. W tym czasie mnie wyrzuciło z kabiny, woda porwała tam w tym lasku. Ja popłynąłem. Jak mnie wir obrócił, to widziałem jeszcze koguty się kręciły. A resztę koledzy, ja myślałem, że zginęli. No. Pozaczepiali się na drzewach i na samochodzie i ich pozbierał PTS. I pana gdzie, skąd wyciągnięto? Nie później z tego lasku, bo to takie mazidło było, to nie była woda, to tylko taka maź, takie różne... Takie błoto, takie tak? Błoto, takie patyki. Rzuciło mnie na to duże jezioro. I tam jeszcze widziałem drugiego, co był ze mną w kabinie razem. Nazywa się Doliński Zbigniew, młody chłopak. Skąd? Szczepielowic? Szczepielowic, tak. Razem byliśmy w kabinie i jego jeszcze widziałem na tym jeziorze, tylko że mnie prąd szarpnął w prawo, jego w lewo. I ja dobiłem do brzegu, bo tam tak było już dużo tego śmiecia tak nabitego, że miałem normalnie ścianę, tak mnie dobiło do tej ściany. Jak wyszłem na to, to tak jak na trzęsawisku, wie pan. I łapałem się drzewa i na drugą stronę skarpy, tam już było sucho, tam były kukurydze rosły. I jak pana ściągnięto z śmigłowiec? Ja nie. Ja tymi kukurydzami przybiegłem tutaj do Czepielowic, tu właśnie koło kościoła. Pierwszej wody nie było. W ośrodku się świeciło, to krzyczałem, żeby przez radio zgłaszali, że dwa wozy są przewrócone, że poginęli strażacy, a sam jeszcze pobiegłem do remizy, włączyłem syrenę, siadłem na rower i kawałek przejechałem i ściągnęli mnie na pierwsze piętro. Tam poleżałem 12 godzin, dopiero helikopter mnie zabrał już nieprzytomnego do szpitala do Namysłowa, tam reanimacja na sali intensywnej terapii, się dowiedziałem, że wszyscy żyją. Wypisałem się na własne żądanie, zgłosiłem się do oddziału w Mąkoszycach i zacząłem pracę dalej. No jak pan sobie zdaje sprawę, tutaj po gminie i w brzegu krąży pogłoska o tym, że wał przeciwpowodziowy ten właśnie w Nowych Kolniach został przez wojsko wysadzony? Wie pan, to mogą być tylko moje domysły, że tak mogło się stać, bo dostaliśmy potężne uderzenie, to nie był przeciek. Bo mi się zdaje, że wał jakby woda zabierała, to nie takim uderzeniem. Czyli na długości jakiej to ten wał poszedł, przesunął trudno, się? Trudno powiedzieć. To w tej chwili wyrwa tam jest na jakiej długości? Był pan tam gdzieś nie w pobliżu? Nie. Byli z PTS-u, bo próbowali podnieść ten mój bojowy samochód i nie dało rady, także, bo tam są jeszcze potężne wiry, potężny nacisk wody. To było raptowne uderzenie. To było cały wał, całą wysokością ta woda poszła. Czyli do końca nie będzie wiadomo, jak to w rzeczywistości było. Wie pan, huk, szum, ale czy to było detonacja, czy to był tylko uderzenie tej wody, no to trudno powiedzieć. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Świetlica, biblioteka, na pewno wszystkie książki wpływają. A kto zdążył wynieść? Wszyscy ratowali swoje. No to tu na górnych półkach może stoją. To jest tylko kawałeczek. Trwa dostawa żywności do Czepielowic. PTS, który wyrusza z brzegu codziennie, 2-3 razy dziennie przyjeżdża. Tam właśnie w rejon kościoła, który w tej chwili jest magazynem żywnościowym. Czekają tam na was! Czekają na was! Ale on to nic nie zrobił.
To jest dostawa żywności do Piastowic? Tak, sami się wozimy, bo do nas by nigdy nie dojechali. Zapomnieli o nas. Dobrze, by ktoś woził. W ogóle o Piastowicach nic nie mówią. No rzadko, rzadko mówią o... W ogóle, ani raz. W ogóle nie wożą. Nie wożą, nic nie mówią. Cześć. A jak jest z zaopatrzeniem w Lubrzy? No, możliwe. Zależy jak dzień i pora. Jak za dużo ludzi, to nie ma nic. Ta woda, że co, jedziemy? Zdumiemy się.